Powrót na użyciu kiedy? Po co tam wracać? Po co mamy tam wracać, powiedzcie mi, widzowie? Jakie były plusy z mieszkania na Urzędniczej? Gdzie chcą nas wyrzucić? A nic z mieszkania nie zrobimy, bo zaraz nam zabiorą. Co chwilę najazdy, walenie w okna, petardy. Sąsiedzi niektórzy zazdrośni, wrogo nastawieni. Skończyłem technikum 4-letnie. Co robisz na strychu? Płaciliśmy. Płaciliśmy, a to, że byłem dzieckiem i mieszkanie zostało zadłużone przez pewnego faceta, który tam mieszkał, a ja wtedy nie zarabiałem, nie pracowałem, bo byłem nieletni, to nie moja wina, że zadłużyli. Ja nic wspólnego z tym zadłużeniem nie mam, ponieważ wtedy byłem nieletni. Dziękuję. Nie, bo jest, ja chciałem to mieszkanie wykupić w 18 roku, w 2018 roku, ale niestety jest tam wypowiedziana umowa najmu. I nieważne, czy były pieniądze, czy nie, sąd, była rozprawa w sądzie, sąd powiedział wprost, wypowiedzenie umowy jest już dawno, umowa jest wypowiedziana i nie można tego wykupić. Teraz od roku walczymy o to mieszkanie, będzie jeszcze jedna sprawa w sądzie, żeby nam wznowili umowę, albo żebyśmy mogli to mieszkanie wykupić, ale na razie urząd miasta po prostu nie chce dać nam szansy. Czy byśmy chcieli je wykupić, czy byśmy chcieli wznowić umowę, no za cholercie, no nie chcą dać nam tego mieszkania po prostu, nie? Może i lepiej, bo tyle ile oni pieniędzy chcą za to mieszkanie, gdzie naprawdę nie są warunki fajne, bo się jest piec, nie ma gazu, no to trochę dołożycie i macie nowe mieszkanie albo coś. Spłać zadłużenie. No łatwo ci mówić. Nie będę za pewnego faceta, który tam mieszkał na kocią łapę, płacił za niego zadłużenia. Spłacę zadłużenie, zabiorą na mieszkanie, to za co będziemy żyć, słuchajcie. No. Dobra, w ogóle to nieważne. Trudno. Trzeba myśleć przyszłościowo. Pewien etap trzeba zamknąć. Więc w przyszłym roku kupujemy swoje mieszkanie lub dom i będzie lepiej. Cyberpunk? Przepraszam. Jak dbasz, tak masz. No dlatego trzeba zadbać o fajne warunki. Takie jak teraz wynajmujemy, to bardzo fajne warunki, takie mi się podobają. Jak za głupich pieniędzy? Co ty gadasz? Mama dobrze bardzo, no. Jak kiedyś kupimy, to wam pokażemy jaki.